Dziś opowiem wam bajeczkę. Potrwa ona minut kilka. O Szymonie jest Hołowni, co pokazał zalet kilka. Pośród licznych pozytywów najważniejszą ma właściwość, że z kulturą twardo orze prawo i tak. Sprawiedliwość. Po wyborze szok na sali, co się dzieje? Kto go wpuścił? Na mównicę się ładuje. Erudyta, Marek Suski. Co pan robisz? W jakim trybie? Grzecznie pyta go marszałek. Coś bełkocze, tempo patrzy. Nie wiem, chyba zapomniałem. Może to z przyzwyczajenia. Głos dobiega posłów z sali. W sumie to już bez znaczenia, bo z mównicy go wywalił. Nawet najważniejszy człowiek, naczelnikiem dawniej zwany, został z kwitkiem odprawiony, do pokory przekonany. Nawołuje ich marszałek do wytęgi pracy mózgu, aby treść się przebijała spośród miałkiej papki bluzgów, choć marszałek w wystąpieniu deklarował dbać o dobro. Nim dokończył mówić zdanie, na mównicę wyszedł Ziobro. Choć próbował strach maskować oraz głos swój opanować, to im dłużej był przemawiał, mocniej wszczynał panikować, by pod koniec, gdy zwieracze na granicy swojej siły, mimo mocy mięśni gardła, struny mu się naprężyły i falsetem niemal damskim, lecz waleczny jak dzikuska, w majtki z lekka był popuścił, gdy zobaczył minę Tuska. Bo zrozumiał nasz wataszka, co ambicje ma jak góry, że się może nie wywinąć, jak ostatnio po raz wtóry. Tak, fujary, do nich mówi, nie wzięliście mnie raz siłą. Lecz wzrok Tuska mówi wszystko, bo mnie wtedy tu nie było. Przerażony zszedł z mównicy, usiadł w ławie przy męcenie. Nieodparte mam wrażenie, że go czeka wnet więzienie. Prędko, prędko, baśń się baje, nie tak prędko się marszałkiem staje. Wciąż obrady, czas ucieka, na ustawy naród czeka i już martwić się zaczyna. O premiera, skurwysyna, który wciąż od 2 tygodni, mimo bycia w opozycji, to publicznie wciąż zapewnia o rzekomej koalicji. A najgorsze jest w tym wszystkim, że wiadome jest dosadnie, że to cynizm, nie głupota, bo PiS dłużej tęgo kradnie. Ale skończy się ten balet, za dni kilka wróci spokój, a ja tylko mam nadzieję, że dożyję do wyroku. Ale wróćmy do marszałka. O nim wszak mieliśmy mówić, mistrzem jest ciętej riposty. Jakże mamy go nie lubić? Gdy kulturą kogoś gasi, puszcza bomot fantazyjny, to mnie trochę smutek bierze, że jest tylko rotacyjny. O tym raczył nam przypomnieć nasz minister edukacji. Kulturalne to nie było, choć nie pozbawione racji. PiS próbował prowokować poprzez całe posiedzenie. Zapomnieli, że marszałek miał szkolenie w TVN-ie, więc odstaje dość znacząco, umysłowo swym poziomem, a wchodzenie z nim we szranki jest jak wyjść na ring z Tysonem. A na koniec naszej bajki mam życzenia na poziomie. Naucz ich w końcu kultury. Dawaj radę, nasz Szymonie.